ciągu swojego długiego życia Donald Price wielokrotnie zmieniał miejsca pracy. Teraz, będąc po 70, Donald Price nie był już zdesperowanym poszukiwaczem przygód, za jakiego uważał się wcześniej. Jako samotny staruszek, pan Price coraz częściej borykał się z problemami zdrowotnymi. Najczęściej mężczyzna martwił się bólem pleców, który w okresie zaostrzeń pozbawiał go snu i odpoczynku. Na szczęście działo się to tylko w okresie zmiany pór roku, szczególnie wiosną lub jesienią. Sąsiedzi pana Price'a ledwie pamiętali, że miał on kiedyś rodzinę, w której zawsze panowała miłość i szacunek. Tak się złożyło, że syn Charlotte i Donalda Price'a był zupełnym przeciwieństwem swoich rodziców i po maturze przeniósł się natychmiast do dużego miasta. Metropolia kusiła młodzieńca niczym latarnia morska, która przy mglistej pogodzie przyciąga zbłąkanych żeglarzy. Anthony Price marzył o wielkich pieniądzach i niesamowitych możliwościach, które stały się celem jego życia. Szczerze mówiąc, Donald początkowo był przeciwny wyjazdowi syna do Nowego Jorku. Niestety jego opinia nie wystarczyła, by Anthony porzucił swoje marzenie i wrócił do domu. Najciekawsze było to, że pan Price praktycznie nic nie wiedział o życiu syna w metropolii. Anthony niezwykle rzadko dzwonił do rodziców, a para mogła się tylko domyślać, że było mu tam bardzo trudno. Pan Price wiedział natomiast, że jego syn nigdy nie będzie narzekał ani też prosił o pomoc. Wrodzona duma nie pozwoliła Anthonemu na to, a kłótnia z ojcem w dniu wyjazdu sprawiła, że całkowicie utwierdził się w swoich poglądach. Wiadomość o śmierci syna w wypadku samochodowym spadła na Charlotte i Donalda Price'ów jak grom z jasnego nieba. Początkowo małżonkowie nie wierzyli funkcjonariuszowi drogówki, który jako pierwszy przekazał im tę straszną wiadomość. Jak się okazało, Anthony łączył pracę w kilku miejscach jednocześnie, z których jednym była korporacja taksówkarska. We krwi zmarłego mężczyzny nie wykryto alkoholu. Uznano więc, że główną przyczyną wypadku było przepracowanie. Mówiąc najprościej, Anthony zasnął za kierownicą i zaczął jechać pod prąd, gdzie zderzył się czołowo z ciężarówką. Śmierć syna poraziła i tak już słabe zdrowie Charlotte Price, wywołując u kobiety rozległy zawał serca. Oczywiście lekarze dawali z siebie wszystko i walczyli do końca, ale na niewiele się to zdało. Dla Donalda ten czas był najtrudniejszym w życiu. Straciwszy syna, miesiąc później pochował ukochaną żonę i został zupełnie sam. W pewnym momencie mężczyzna zaczął nawet nadużywać alkoholu, co nie mogło nie wpłynąć źle na jakość jego życia. Co tydzień Donald przychodził na cmentarz, aby odwiedzić rodzinę. Staruszek długo rozmawiał ze zmarłą Charlotte i Anthonym, próbując podzielić się z nimi swoim bólem serca i uczuciami. Zrozpaczonemu Donaldowi wydawało się, że minie niewiele czasu, a on zajmie obok niej miejsce. Trudno powiedzieć, jak potoczyłaby się ta niesamowita historia, gdyby pewnego pięknego dnia, wracając z cmentarza, starszy mężczyzna nie usłyszał dziwnego pisku dobiegającego z przydrożnych krzaków. Staruszek zatrzymał się i nasłuchiwał. Czyżby ktoś wyrzucił kota na ulicę? A może tylko mi się wydawało, pomyślał Donald. Gdy pisk się powtórzył, Donald był już w stanie określić jego źródło. Podchodząc do krzaków, ostrożnie rozchylił gałęzie i zobaczył zwiniętego w kłębek szczeniaka. Czarny maluch spojrzał na nieznajomego i jeżąc futro, zaskomlał cicho. To straszne, że ktoś cię porzucił. Założę się, że będziesz dobrym stróżem. Pan Price uśmiechnął się i ostrożnie wziął szczeniaka w ramiona. Piesek natychmiast się uspokoił i w przypływie wdzięczności polizał rękę Donalda. Nie możesz być tu sam, bo zamarzniesz albo zabijecie głód, szepnął smutno staruszek. Mężczyzna od zawsze kochał zwierzęta i starał się im pomagać w każdy możliwy sposób. Kupował kości w sklepie mięsnym dla bezpańskich psów, przynosił też torbę z jedzeniem dla ich odwiecznych wrogów, czyli kotów. Decydując się na wzięcie szczeniaka dla siebie, Donald nawet nie podejrzewał, że niedługo zwierzak stanie się dla niego nie tylko pupilem, ale i najlepszym przyjacielem.
Nazwał pieska Teddy, na cześć jednej ze swoich ulubionych postaci z kreskówek. Na początku szczeniak sprawiał Donaldowi wiele kłopotów, bo cały czas chciał coś gryźć. Stare buty, kij od mopa czy piłeczka do ping-ponga stały się ulubionymi zabawkami Teddy'ego. Czas mijał, a życie bohaterów tej historii cały czas się zmieniało. Z małego szczeniaka Teddy wyrósł na ładnego, silnego psa, który choć nie mógł pochwalić się rodowodem, swoim pojawieniem się w miejskim parku przyciągał zawsze uwagę przechodniów. Po raz pierwszy od lat Donald poczuł się szczęśliwy. Teddy był dla niego sensem życia, jakim wcześniej była dla niego rodzina. Starszy pan nawet nie zauważył, jak bardzo skupił się na bezdomnych zwierzętach. Około połowy swoich dochodów wydawał właśnie na jedzenie dla swoich ulicznych przyjaciół, a także pomagał schroniskom i klinikom weterynaryjnym. Każdego dnia potrzeba było coraz więcej pieniędzy, dlatego Donald Price postanowił znaleźć nową pracę. Wcześniej staruszek przez kilka miesięcy pracował jako nocny stróż na parkingu. Po kilku potyczkach ze złodziejami mężczyzna zdał sobie sprawę, że wiek wcale go nie oszczędzał. Biorąc do ręki lokalny tygodnik z ogłoszeniami, pan Price otworzył go na ostatniej stronie i zaczął przeglądać kolumnę zatytułowaną „Praca w naszym mieście”. U jego stóp, zgodnie z wieloletnim zwyczajem, siedział Teddy, który z uwagą słuchał tego, co mówi jego właściciel. Kierowca śmieciarki? Nie, to mi nie pasuje. Magazynier w sklepie z materiałami budowlanymi? No, nie z moimi plecami. Mruczał pan Price do siebie, metodycznie studiując kolejne ogłoszenia. Od czasu do czasu spoglądał na Teddy'ego, który merdał ogonem i zdawał się mówić do swojego pana. Nie spiesz się, poszukaj czegoś lepszego. Donald miał właśnie odłożyć gazetę, kiedy zobaczył bardzo dziwne ogłoszenie. Zatrudnię starszego mężczyznę do pracy jako korepetytor. Wszystkim zainteresowanym informacji udzielę pod numerem telefonu. Donald na głos odczytał tę interesującą propozycję. Na słowo korepetytor Teddy nastawił uszu i głośno zaszczekał. Ty też tak myślisz? Ciekawe, o co dokładnie chodzi. Czy ja mam umiejętności dydaktyczne? Raczej nie, rzucił Donald w zamyśleniu, marszcząc brwi. Mężczyznę wciąż prześladowało dziwne słowo korepetytor. Brzmiało to, jakby miało coś wspólnego z czasami Benjamina Franklina. W końcu, zebrawszy się na odwagę, mężczyzna postanowił zadzwonić pod wskazany numer i rozwiać swoje wątpliwości raz na zawsze. Na telefon Donalda odpowiedziała młoda kobieta, która nie owijała w bawełnę i od razu zaproponowała spotkanie w celu omówienia szczegółów. Nieznajoma była gotowa przyjść do domu pana Price'a już po godzinie. Spotkajmy się w parku miejskim, dobrze? Przyjdę tam z moim psem. Tak będzie najwygodniej, zasugerował z kolei staruszek. Kobieta po drugiej stronie linii radośnie się zgodziła, a starszy mężczyzna odetchnął z ulgą. Donald bardzo wstydził się tego, jak żyje, i nie chciał, by ktoś obcy to zobaczył. Ubrany w swój najlepszy garnitur mężczyzna założył Teddy'emu smycz i ruszył do miejskiego parku. Jak się okazało, kobieta czekała już na nich przy wejściu i wyciągając rękę, od razu zabrała się do rzeczy. Dzień dobry panu, nazywam się Monica Stone. Donald Price, odpowiedział mężczyzna, nieco zawstydzony. Zmieszanie staruszka tłumaczył fakt, że jego potencjalna klientka wyglądała jak prawdziwa bizneswoman. Kobieta miała nieco ponad 30 lat, a jej oczy błyszczały pewnością siebie i inteligencją. Nieco dalej Donald zobaczył zaparkowanego SUV-a marki Dodge, który najwyraźniej należał do Moniki. Jako że kobieta miała bardzo mało wolnego czasu, chciała wszystko szybko wyjaśnić. Jak już mówiłam, mój syn potrzebuje korepetytora, ma 7 lat. Ojciec Kevina zmarł 8 miesięcy przed jego narodzinami. Ja cały swój czas poświęcałam biznesowi, a moja mama długo opiekowała się chłopcem, mówiła Monika. Do czego więc potrzeba mojej pomocy? Głaszcząc Teddy'ego, zapytał pan Price. Monika westchnęła smutno i ignorując łzy w kącikach oczu, kontynuowała. Rok temu zmarła moja mama na zawał serca. Najgorsze było to, że wszystko działo się na oczach Kevina. Bawili się wtedy w chowanego. Mój syn zamknął się w sobie i doznał paraliżu od pasa w dół.
przeżył wstrząs psychiczny, rozumie pan? To reakcja organizmu na doznany szok. Słysząc to, Donald zbladł. W zasadzie staruszek już odgadł, dlaczego Monika szukała korepetytora. Nieszczęśliwa kobieta chciała odwrócić uwagę chłopca od smutnych myśli i pomóc mu uporać się z konsekwencjami stresu. Kolejne słowa Moniki potwierdziły domysły Donalda Price'a. Gdyby to był uraz fizyczny, zatrudniłabym nianię czy pielęgniarkę. Problem Kevina tkwi w jego psychice. Jeśli uda się pomóc mojemu synowi, pieniądze nie mają znaczenia. Zgadza się pan? Zapytała Monika Stone. Donald uważnie przyjrzał się rozmówczyni, po czym chusteczką otarł pot, który pojawił się na jego czole i wyraził zainteresowanie propozycją. Wiedział, że robi to nie tyle dla pieniędzy, ile aby pomóc chłopcu. Kolejnego dnia miał stawić się w domu Moniki i zabrać do pracy. Żegnając się z kobietą, Donald spuścił Teddy'ego ze smyczy, by ten mógł ganiać gołębie i wszechobecne wiewiórki. Staruszek wiedział, że teraz będzie miał bardzo mało czasu na spacery, bo czeka go poważna i niezwykle odpowiedzialna praca. Resztę dnia pan Price spędził na studiowaniu materiałów z zakresu pedagogiki i psychologii dostępnych w internecie. Mężczyzna chciał być w pełni przygotowany i znać przynajmniej elementarne zasady postępowania z dziećmi. W końcu, układając sobie w głowie wszystkie sztuczki i metody perswazji, których się do tej pory nauczył, Donald machnął ręką i poszedł spać. Następnego ranka stał już pod drzwiami dwupiętrowej rezydencji położonej nieopodal parku. Monika czekała na jego wizytę i na pierwszy dzwonek od razu pobiegła do drzwi. Uśmiechając się do staruszka, kobieta zabrała gościa na spotkanie z synem. Kevin okazał się szczupłym chłopcem o dużych, szarych oczach i z dołeczkami w policzkach. Siedząc na wózku inwalidzkim, chłopiec z zainteresowaniem obserwował nieznajomego, którego jego mama przedstawiła mu jako nowego korepetytora. Cześć, Kevin! Jestem pewien, że się zaprzyjaźnimy. Co o tym myślisz? Zapytał Donald i wyciągnął do chłopca dużą dłoń. Chłopiec uśmiechnął się i cicho powiedział: Dzień dobry panu. Mam nadzieję, że się pan nie myli. Monika uznała odpowiedź syna za dobry znak i życząc nowemu korepetytorowi powodzenia, zaczęła sama przygotowywać się do pracy. Na początek Donald postanowił po prostu szczerze porozmawiać z chłopcem i opowiedzieć mu nieco o sobie. W momencie, w którym wspomniał o Teddym, w oczach chłopca pojawiła się radosna iskierka. Naprawdę ma pan psa? Zapytał z nadzieją Kevin. Oczywiście. Dlaczego miałbym cię okłamywać? Teddy ma 4 lata. To kawał psa. Jeśli chcesz, mogę ci go pokazać. Odpowiedział pan Price. Na samą myśl, że czeka go spacer z tak dużym i wspaniałym psem, Kevinowi humor od razu się poprawił. Chłopiec od dawna marzył o własnym zwierzaku. Jednak z powodu choroby mama nie spieszyła się ze spełnieniem tej prośby. Po przełamaniu pierwszych lodów Donald Price przeczytał Kevinowi kilka bajek, po czym zajęli się innymi rzeczami. Od pierwszych minut znajomości staruszek odczuwał niewytłumaczalną sympatię do chłopca, który nieświadomie przypominał mu jego syna, Antoniego. Pan Price czuł, że ich rozmowy przepełniają go wewnętrzną energią i radością, zrozumiałą tylko dla tych, którzy mają własne dzieci i wnuki. 2 tygodnie minęły jak jeden dzień. Na prośbę Kevina Donald zabrał chłopca do parku, gdzie przedstawił go Teddy'emu, który, jak się okazało, bardzo polubił dzieci. Próbując nadążyć za psem na wózku inwalidzkim, chłopiec śmiał się zaraźliwie i na chwilę jakby zapomniał, że nie może chodzić. Po takich spacerach policzki chłopca zaróżowiły się, a żołądek wypełniły skurcze z rosnącego apetytu. Monika nie mogła nie zauważyć tych zmian w zachowaniu syna. Kevin stał się bardziej rozmowny, wesoły, przez co wyglądał jak mały aniołek, który po prostu z woli złego losu wylądował na wózku inwalidzkim. Z czasem spacery z Teddym po miejskim parku stały się integralną częścią programu opracowanego przez Donalda Price'a. Mężczyzna czuł w sercu, że jeszcze trochę i chłopiec będzie w stanie zrobić pierwszy krok, pokonując swój paraliż. Do tego chłopcu brakowało jedynie wewnętrznego impulsu, który obudziłby jego zdolności. Gdyby tylko Donald mógł wiedzieć, że w bardzo niedalekiej przyszłości dozna ogromnego szoku.
Wszystko zaczęło się od tego, że Donald postanowił pokazać Kevinowi swój dom. Staruszek kolekcjonował karty baseballowe przez wiele lat i w toku żmudnych poszukiwań zebrał sporą ilość rzadkich egzemplarzy. To właśnie chciał zobaczyć Kevin, który zawsze interesował się baseballem. Oczywiście, zanim Donald pokazał chłopcu swój dom, zrobił w nim generalny porządek i wyczyścił wszystko na lustrzany połysk. Było gorąco, a pan Price od rana źle się czuł. Ignorując narastający ból głowy, mężczyzna pozostawił chłopca samego z Teddym, a sam wyszedł na ganek. W pewnym momencie jego ciśnienie podskoczyło tak wysoko, że Donald poczuł suchość w gardle. Co by było dalej, już nie pamiętał, bo stracił przytomność. Kevin miał właśnie pokazać staruszkowi jedną ze swoich ulubionych kart baseballowych, kiedy zobaczył go leżącego na ziemi. Wtedy chłopiec poczuł tak silny przypływ adrenaliny, że dosłownie wyskoczył z wózka i pobiegł do mężczyzny. – panie Price, co się stało? – krzyczał chłopiec ze łzami w oczach. Zdając sobie sprawę, że coś musi natychmiast zrobić, Kevin najpierw wezwał karetkę, a dopiero potem zadzwonił do mamy. Tak się złożyło, że Monika przyjechała przed pogotowiem ratunkowym i jako pierwsza pomogła starszemu korepetytorowi. Na szczęście wszystko się udało i pan Price nie doznał zawału serca, tylko zwykłego omdlenia spowodowanego udarem. Dopiero wtedy Monika zauważyła, że jej syn chodzi i zachowuje się tak, jakby nigdy nie korzystał z wózka. Obejmując syna, kobieta mimowolnie przeniosła wzrok na ścianę i zobaczyła pewną fotografię wiszącą w korytarzu. To niemożliwe, przemknęło przez głowę kobiety. Zdziwienie Moniki było zrozumiałe z tego powodu, że fotografia przedstawiała biologicznego ojca Kevina. Wiele lat temu ona i Anthony mieli burzliwy romans, który zakończył się bolesnym rozstaniem. W tym czasie Monika dopiero zaczynała nieśmiało stawiać kroki w biznesie i nie miała zbyt dużego majątku. Dziewczyna dowiedziała się, że zaszła w ciążę dopiero po śmierci byłego partnera. Monika musiała dużo przejść, zanim odniosła sukces i była w stanie zapewnić swojemu synowi wszystko, czego ten potrzebował. Pomagając panu Price'owi wstać, kobieta zdała sobie sprawę, że przez cały ten czas jej syn rozmawiał z własnym dziadkiem. Dowiedziawszy się o tym, Donald nie mógł powstrzymać łez. Nie dość, że pomógł chłopcu wrócić do normalnego życia, to jeszcze odnalazł własnego wnuka. Trzymając blisko siebie Monikę i Kevina, mężczyzna w myślach dziękował niebiosom za tę pomoc i za możliwość przeżycia reszty swojego życia jako kochany dziadek, a nie samotny, wiecznie smutny staruszek.